No to witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Ja jestem dzisiaj, nie wiem jak to będzie, ale jestem taki zaspany. Znaczy pewnie będzie dużo fajnych scen, bo jadę przecież do centrum. Ale jestem taki zaspany, bo do 4 rano montowałem ten film. Dokładnie je renderowałem. Bo ktoś mi się program zepsuł i za każdym razem, kiedy renderowałem, renderował się do połowy, ale renderował się cały czas jak gdyby te 45 minut, czyli tak normalnie. Było około 45 minut się renderuje. Renderował się przez te 45 minut i się wyłączał. I od nowa. I dopiero za 5 razem udało mi się to zrenderować. Normalnie koszmar. Mówię wam. Nie dość, że przez północ nie spałem, spałem ze 3 godziny. To teraz zaraz muszę się zbierać i jadę do Warszawy. Męczarnie. No dobra, no to ja idę się pakować. Have you ever felt? Are you listening? Damn. No. No to wyjeżdżam. A więc przyjechałem. Jestem już, ale no nie nagrałem nic jak wracałem. Znaczy jak jechałem, sorry. Z tego powodu, że no że po prostu nie mogłem. Znaczy nic się ciekawego nie działo i na przykład przez pierwsze pół drogi siedzenia w pociągu zasnąłem, bo jestem dzisiaj zmęczony po tym montowaniu ostatniego filmu. Po prostu zasnąłem. No a przez te drugie, bo to jechałem jakieś 2 godziny tutaj. Mniej więcej w pociągu godzinę. Później musiałem się przesiąść do metra. Później z metra do autobusu i autobusem tutaj. No teraz przyjechałem do takich ogrodów. Dokładnie do parku. Przyjechałem tutaj po to, bo nie mówiłem wam wcześniej, ale po prostu kręcę film. Znaczy kręcimy, bo tam moja firma. Znaczy, no kapujecie o co chodzi, tam ja z paroma osobami z firmy kręcimy film. No i przyjechaliśmy tutaj, bo uznaliśmy, że tutaj będzie najlepiej. Najładniejsze sceny można nakręcić. No i będziemy się zaraz brać do pracy, bo znaczy ten film to jeszcze mam czas, żeby go nakręcić i zmontować, ale akurat jest jak jest okazja, że mam tak mniej więcej wolne, bo zmontowałem tamten projekt. No to po prostu przyjechałem. Wraz z ekipą oni już się tam rozstawiają. I będziemy coś tam kręcić. No. No i oczywiście też będę kręcił dla was. Bo park naprawdę jest piękny. I dużo tutaj fajnych rzeczy. No i wydaje mi się, że już drogę powrotną nakręcę. Chyba, że coś znowu nawali. Ale mam nadzieję, że...
Nagrywaliśmy, jednak się udało, bo później słońce w miarę wyszło. No i jest okej, i teraz kierujemy się już do wyjścia z ogrodów, bo idziemy teraz na jakąś, no na jakiś obiad, żeby coś po prostu zjeść. No bo praktycznie nic nie jadłem od śniadania, no, tylko śniadanie i szczerze to ja jestem nawet trochę głodny. No i teraz idziemy poszukać jakiejś fajnej miejscówki, żeby można było gdzieś zjeść. Jeszcze zatrzymaliśmy się na chwilę. Z powodu, że znaleźliśmy inny park przy okazji, przez przypadek. No to przy okazji zatrzymaliśmy się i może tutaj, bo pogoda się zrobiła naprawdę ładna i może tutaj coś nakręcimy ciekawego. No i jak dla mnie ten ogród jest o wiele, wiele lepszy niż tamten. Jest on duży i ma bujną roślinność. O! Więc teraz idę po jakichś kilometrowych schodach. No ale... Wydaje mi się, że jak wejdę wyżej, to będzie ładniej to wszystko widać z góry i ładną scenę będę mógł nagrać, bo... Tutaj jeszcze parę scen sobie nagramy na tego projektu dla prywatnej firmy japońskiej. No do takiego jednej osoby praktycznie, ale to jest, można powiedzieć, że firma. No i ogólnie to bardzo ładnie tutaj. Podoba mi się o wiele bardziej niż tam. Chociaż tam też było ładnie, ale tutaj tak fajnie pada światło w odpowiednie miejsce. I tak wszystko się komponuje ze sobą i bardzo ładnie wygląda. Więc teraz bierzemy sprzęt i idziemy szukać jakiejś ładnej miejscówki do nagrań.
Ktoś tam niezbyt sprzęty zostawił. No, a ja dalej chodzę po ogrodzie. Dokładnie my. I nie wiem co robić. My na nie chodzimy, szukamy jakichś fajnych miejsc. Próbujemy coś fajnego nagrać. Ale pogoda jest wyśmienita do takiego chodzenia, naprawdę. Jest świetnie. Ciepło, przyjemnie i w ogóle. No, a więc wyszliśmy z ogrodów. Tutaj już finish. I idziemy jeszcze tylko coś jeść. No później pewnie pójdę tam w sklep, jak to zwykle. No ale teraz idziemy coś jeść, już bardzo znaleźliśmy. No to idziemy. No to jem. No i po jedzeniu poszliśmy do sklepu, ale są tyle ludzi, że nie wiem, bo to nowy sklep. Tyle tu ludzi się kręci. Nie wiem, może coś sobie kupię. No to ja już wróciłem do domu, nie nagrałem nic z pociągu, ani jak wracałem w ogóle, bo nie miałem znowu czasu i też nie było co nagrywać, bo to jak siedzę w pociągu, no to takie trochę nudne. A więc wróciłem. No i oczywiście w sklepie nie mogłem, musiałem coś kupić i piłem sobie banana. To jest bananu piórnik. A więc jest ekskluzywny, świetny i w ogóle jestem zadowolony. Bo rzadko się zdarza, że piórnik to banan. No dobra, a więc jeszcze takie ogłoszenie, że jutro nie będzie vloga, ponieważ no będzie ten film. No i po prostu już nie będę nagrywał vloga. No to także jutro bez vloga i no i będzie ten film i mam nadzieję, że on wam się no w miarę spodoba. Coś jeszcze i chyba to tyle. A no i że ten vlog będzie bardzo późno, bo muszę go jeszcze zmontować, a no trochę mi się na pewno zajdzie. No dobra, no to na razie, do następnego.